pokazałaś na Facebooku wspaniałe zdjęcie z treningu tańca na róże. Tak. Bardzo skąpym odzieniu byłaś. W ogóle tam był tylko chyba była jakaś przepaska na biust i majtek. No to jest typowe ubranie na rurę, ponieważ trzymamy się biodrami, trzymamy się brzuchem, talią, udami, więc w innym ubraniu byłoby to niemożliwe, zjeżdżałybyśmy z rury. I nie krępujesz się? Przecież tam są obcy ludzie. Zupełnie nie. Zupełnie nie? A są mężczyźni? Jest jeden mężczyzna. A co ty? Bardzo fajny, bardzo fajnie trenuje. Jest bezczelny, bo ćwiczy lepiej niż ja, jest silniejszy. Ale czekaj, on też jest w takim skąpym odzieniu, tylko... On jest w majteczkach takich. Ojej! W samych majteczkach. Ojej! Zapisujesz się na moją grupę? Oczywiście. Nie musisz mnie przekonywać. Ma na imię Emil. A ile ma wzrostu? Chyba jest niższy od nas trochę. O nie. Nuda. A ty zawsze oscylowałaś w tych wysokich mężczyznach? No przynajmniej jakoś starałam się, żeby przynajmniej byli mojego wzrostu, bądź też takiego wzrostu, że jak ubiorę szpilki, to że będą równi ze mną, no. A mąż ile ma wzrostu? 1,84 m. O nie, no to idealnie. No, okej. Okej. Okay. Zawsze mu dogryzę. Jak chcę mu dogryźć, to mu mówię, że jest za niski. No, został po rozum, a nie po wzrost. O Jezu, jesteś okrutna. Trzeba czasem męża kokietować trochę.